Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Moi drodzy, troszeczkę się tu zmieniło. Pokombinowałem, pomyślałem, no i wyszło mi coś takiego. Mamy tutaj kilka wiertnic, mamy również tutaj fajny taki magazynek tych wszystkich rzeczy. Bo widzę, że mi zaczyna tlenu brakować, więc sobie od razu to postawię. Bo zaraz możemy umrzeć w braku tlenu. Dobra, mamy tlen. I zobaczcie, teraz na przykład, nie wiem, zbieram się żelazo czy krzem. Zbierają mi się inne rzeczy, już sobie to podkładałem, bo w ogóle tutaj update musiał mi wskoczyć. Ponieważ miałem problemy w ogóle z odpaleniem każdego menu. Czy to budowania, czy to... no, czegokolwiek, niestety. Ale już działa, update przed, zadziałał, więc jest spoko. I zobaczcie, mamy teraz sobie surowce i co robimy? Klikamy K. Tyk. I mi się wszystko zastykowało. No wiadomo, że rzeczy, które nie mają tak jakby przynajmniej tego jednego surowca, one się nie zastykują, bo nie mają gdzie. Ale klikamy sobie teraz K i bez problemu sobie to wszystko ląduje tu, gdzie powinno. Dobra, to sobie też zniszczmy. To niech się ładnie zastakuje. Puści, jesteśmy. Jakie dzisiaj plany, kochani? No plany są takie, żeby troszeczkę zwiększyć sobie tą transformację. To jest pewne. Ja tutaj bez was zrobiłem jeszcze, nie pamiętam czy to już robiłem z wami czy nie, przenosiłem sobie tę całą produkcję wody i zrobiłem również tutaj sobie ten warzywniak. Warzywniak, który był w tamtym miejscu. Więc tak, no rosną nam pokorzonki, rośnie nam grzybek, tutaj są fasolki stricte do jedzenia. W tym miejscu myślę, że będziemy stricte właśnie robić żarcie. Jaki jest kolejny problem? Nie mogę nawet jednego warzywniaka kolejnego postawić, bo zabrakło mi energii. Musiałem w ogóle go zdemontować, więc dzisiaj z pewnością idziemy na poszukiwania uranu. Uran będzie dla mnie istotny. To dosyć bardzo istotny, więc no, 20% do flory. Myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo spoko. Mega spoko bym powiedział. Dobra, no to co? Bierzemy wodę. Bierzemy kapsułki tlenowe ze 2 sztuki. Weźmiemy sobie jakieś żarełko. Do tego bakłażanu możemy opierdzielić, spoko, to nie szkodzi. I, kochani, no idziemy w stronę uranu. Potrzebujemy tego uranu bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. Niestety, ale no, z takim deficytem prądowym to my długo nie pojedziemy. Długo nie pojedziemy i nie możemy się bardziej rozwijać. Więc to blokować, niestety. Być może nie byłoby głupie postawienie tam też kilku wiertnic, żeby to się non-stop zbierało. Również ten iryt trzeba byłoby delikatnie zwiększyć. W ogóle jak to ładnie się zrobiło z tą trawką. Czy z tym mchem, bo to jest mech akurat. Mimo już nadal jest tu czerwono. Ale jest ładnie. Lepiej niż było. Mam nadzieję, że z kolejnymi etapami również ta mgiełka nam zejdzie. Kobalt magnes, to sobie też to zdekonstruujemy. O, tu jeszcze rzeczy pozostawiałem. Żeby nas już nie kusiło, żeby tego tu też nie było. Ja sobie tam gdzieś zrobię jedną skrzynkę, w razie czego przy tym uranie i zostawię taki, wiecie, deficyt, który nie jest w żaden sposób potrzebny. Tylko tak, jak tutaj iść? Jak tutaj iść? Boczkiem widzę, boczkiem. Bardzo fajnie. No z pewnością będę chciał również dzisiaj zrobić kopalnię aluminium. Bo przez aluminium w tej chwili również nie mamy jak robić stópek. A stópki są dosyć istotne w tej chwili. Powiem nawet, że bardzo istotne. Dobra, kolejny uran. Widzę, że nawet tutaj możemy sobie te surowce bardzo mało istotne włożyć. Żelazo mogę wziąć, to nie jest akurat problem. Aluminium też biorę. I reszta też do wzięcia. Reszta też do wzięcia. No i mamy uran. Wiecie, jak psu jajca na wiosnę. Łatwo go będzie zbierać. My w ogóle mamy do zrobienia chyba ten dekonstrukcyjny chip P2. Też będę chciał go zrobić. Właśnie, tylko tego uranu tak dużo nie ma. Nie oszukujmy się, tu nie jest jakoś super hiper dużo tego uranu. I bez produkcji takiej stricte masowej, w ogóle czy my możemy tutaj to postawić? Czy ja mam jeszcze zasięg? To jest dobre pytanie. O dziwo mam. Ale nie mam 8. Tak? Tam 8 brakowało?
Nie mam niestety osmu, więc musimy jeszcze pójść na poszukiwanie osmu i zacząć robić również wiertnicę w tym miejscu. To jest w ogóle chyba jakaś skrzynia. Nie, niebieska, niebieska. Miałem nadzieję może na jakiś uran albo na przykład osmy, to byłoby spoko, ale niestety nie. Zróbmy sobie tutaj przy okazji, jak już jesteśmy, jakąś kapsułkę mieszkalną, która nam pomoże z tym tlenem. Zróbmy sobie właśnie też tą dużą skrzynkę. Pa. Szapoba. Te roślinki możemy tu zostawić. Jak one sobie tu leżą, nie przeszkadzają. Ale też nie są mi w tej chwili potrzebne. To nie jest jakiś tam, wiecie, core item, który... z którego po prostu no, w tej chwili nie wyrobię. Bardziej mi na tym uranie zależy. No to właśnie, no i tu uran się już skończył. Drogie miśki, mi się tu uran już skończył. I nie ma. A Patima było i nie ma. Patrzę, czy żadnej skrzynki jeszcze tu nie zostawiłem, ale chyba nie. Chyba nie. Dobra, no to czyli wiemy, że tutaj będziemy chcieli postawić z pewnością ekstraktor rudy. Teraz będę chciał znaleźć ten cholerny osmy. Przejdę się do tego jeszcze tutaj w okolicy. Być może trafię na jakąś jaskinię jeszcze z osmym. To wątpię, a nóż może jednak trafię. W ogóle, czy ja tutaj byłem? Więc bo ta skrzynia gdzieś tu będzie. Nie byłoby źle. Nie byłoby źle. Na razie widzę tylko niebieskie. Nawet pewnie już byłem, tak? No oczywiście, że tak. Zbytnio tego nie widzę. Mam jakieś pustkowia. Teraz pytanie, czy ja chcę tam iść? Czy mi te pustkowia są do szczęścia potrzebne? Bo tutaj to wygląda, jakby był gdzieś jakiś secret. Wiecie, być może jakaś, nie wiem, kapsuła gdzieś tu będzie leżeć, czy... skrzynka, no nie wiem. Granas raczej właśnie próbuje ganiać do takich miejsc. Dosyć niepozornych. Dosyć niepozornych. No będę chciał również przejść do tego biomu grzybowego, ale... to by się przydał teleporter już. Wszystko pięknie, ładnie, ale ten teleporter naprawdę by się przydał. To wygląda jak schody. Mówcie co chcecie, to wygląda jak schody. Teraz nie wiem, czy oni nas tam zapraszają. O chuj, zobaczmy. Chyba jednak nie. Chyba jednak nas nigdzie nie zapraszają. Bo to jest celowa sekwencja, żeby sobie wejść gdzieś tutaj wyżej, ale... nie wiem, czy gra aż tak by chciała nas prowadzać po... górkach i dolinkach. Chyba nie, chyba nie. Ale tu nic nie ma. Kurczę, szkoda, bo naprawdę w przeciwieństwie do poprzednich wersji gier tutaj jest znacznie mniej tych złotych skrzynek. Bo naprawdę mapa jest teraz ogromna. W porównaniu do tego, co było, co jest teraz, no to nie ma porównania nawet. Hop. Jednak ten jetpack robi swoje. Jetpaczek robi swoje. Dobra, no trzeba tlenu sobie ogarnąć trochę. Więc ogarnijmy. Idziemy dalej zwiedzać. Idziemy dalej zwiedzać, bo myślę, że w tamtych miejscach raczej nic nie znajdziemy. Chociaż no mówię, no gra nas pod tym względem bardzo, ale to bardzo kusi, żeby gdzieś tam na te wydmy wejść, czy coś, ale... pytanie, czy to jest... czy to ma jakikolwiek sens? Czy to ma jakikolwiek sens tam latanie? Pewnie dopóki tam sam nie polecę, to się nie dowiem, nie? Zapewne tak będzie. I tu właśnie przydałby się teleporter. Tu by się właśnie przydał teleporter.
Mam tylko nadzieję, że gra nie postanowi mnie zabić w jakiś głupi sposób, bo to byłoby przegięcie. A chyba się twórcy zabezpieczyli gęstą mgłą. Może i nie. Nic nie widać. Wydawało mi się, że te wydmy były mniejsze. Wydawało mi się, że te wydmy były mniejsze, ale chyba nie. Dobra, no widzę, że tu nic nie ma. Tak, jest niewidzialna ściana. Czyli twórcy troszeczkę polecieli na łatwiznę. Czy też dziwię się i się nie dziwię, no bo no mówię, jednak to jest sporo do exploringu. Mapa się non-stop modyfikuje, zmienia. Więc jestem w stanie to zrozumieć. Dostaliśmy jetpack, który no działa jak działa, no ale też pozwala na bugowanie tych tekstur gry. Pozwala na wchodzenie w miejsca, które niekoniecznie powinny być dostępne dla nas, dla graczy. No i w sumie no... No spoko, no. Pustynia jak pustynia. Pustynia jak pustynia. Tylko mówię, no bardziej się tutaj spodziewałem większej ilości złotych skrzynek, ale niestety... Niestety gra jest dosyć uboga. O, coś się wczytywało. Widzimy wodospad. Widzimy wodospad. Niski poziom nawodnienia. Spoko, loko. To nie jest problem. Mamy chyba za dwie butelki. Nie, jedna butelka. No to lekki problem może być. Ale tym też sobie poradzimy. Brakuje... Powoli zaczynam próbować tlenu. Niski poziom tlenu. By się okazało, że na przykład nie mogę... Nie mogę tego zrobić, bo jestem za daleko, nie? Byłby problem. Byłby wtedy problem. Ja tu mogę gdzieś przelecieć. Czy ja mogę się jakoś dostać do miejsca? Bo tu jak na razie wlazłem tak dziwnie od dupy strony na te skały. I nawet nie mam jak wejść do tego miejsca. Może tak? Cokolwiek? Nie? No to nie. Idziemy dalej. O, udało się. Dobra. Wow! Czyli jesteśmy teraz na terenie z obsydianem, z tego co rozumiem. Mamy tu kolejny wrak, który chyba nie do końca był tak dla nas dostępny bez żadnego problemu, a przynajmniej nie był dostępny, żeby go zwiedzać. Nie widzę, żeby tutaj było jakiekolwiek wejście, oprócz tego się tekstury bugują. W ogóle to jest jakoś tak teraz dziwnie. A, tu jest wejście, okej. Okay. Mam to. Tylko mówię, nie wiem czy... Tutaj raczej nie było to możliwe. Tu nie było to możliwe, bo widzieliśmy aż tekstury. Czyli rozumiem, że po prostu od dupki strony wlecieliśmy. W ogóle jest jakiś bogaty dosyć statek, nie? O, to taki dosyć bogaty stateczek. Dobra, tylko tak, znaleźć wejście do tego statku też będzie pewnie ode mnie wymagało nie lada wyzwania. Bo naprawdę... Nie wiem, gdzie to może być, gdzieś tu? To jest niby kokpit. No tak, to tu. O, no i super. Czy ja tu mogę postawić sobie kapsułkę? Niezbyt. Kurde, niezbyt. A? Ale tu już co mogę postawić. Szkoda, że musiałem się wywalić jeszcze. Ops. Dobra, użyjmy sobie tego. I lecimy zwiedzać statek. Co my tu znajdziemy? Na co liczę może? O tak, liczę na pewno na chipy. I liczę na jakiś osm. Wiem, że liczenie to jest takie dosyć błędne tutaj.
Trochę prętów, aluminium, spoko. Ale co nadal surowce, które my możemy sobie bez problemu wytworzyć sami. Tutaj się przejść nie da. W ogóle gram dzisiaj myszką klikającą, nie zauważyłem tego. Przepraszam was. Już gramy myszką cichą. Cichą myszką gramy. No właśnie, tu jest ten kolejny reaktor. I tu rozumiem, że są potrzebne te paliwa atomowe, nie. W ogóle naboje metanowe. My ich potrzebowaliśmy ostatnimi czasy i nawet ich nam brakowało, z tego co pamiętam. No więc spoko, no fajnie, że to znaleźliśmy. Tylko tak, bardziej chciałbym również znaleźć teraz jakąś wodę. No nawet możemy już zjeść. Co to jest? Nasiona, drzewa, linifonia. Chemiczne pożywienie. Patrzcie, jedno zjedliśmy i drugie od razu trafiło się tutaj, no no. Ciekawe. Tu przejścia dalej też nie ma. Tu gdzieś widziałem, o właśnie, w tym miejscu widziałem schody. Znaczy schody, drabinkę, nie schody. Tutaj mamy nasiono Shanga. Ciemno jak w... no, wiemy gdzie. Jak wyjdziemy na zewnątrz, ja sobie tą myszkę będę musiał przełożyć, bo ona mi tutaj wadzi i jak delikatnie przekładam sobie tą myszkę, to z automatu również dotykam tamtej. Dobra, super stópki. O, rzeczy fajne. Tylko widzę, że powoli tego tlenu zaczyna brakować. Dziennik rakietowy. Wykonstruuj wraczek. Co my tu mamy? Osm. No i właśnie o to mi chodziło. To jest fajnie. No i gitara. I już tak naprawdę rzecz, którą chciałem zdobyć w jakikolwiek sposób, już mam. Wziąłem ten osm. Ale oprócz tego chciałem jeszcze zdobyć jakieś mikrochipy, prawda? Nawóz P2. Ja pierdzielę. Ile tu jest fajnych rzeczy. Mi za tlenu zabraknie. Właśnie, niski poziom. Ale chyba wyjdziemy nawet. Dobra, czyli tak. Musimy zrobić na pewno skrzynkę, bo chcę wyciągnąć wszystkie surowce, które tam mogą mi jeszcze się przydać. Więc sobie to odstawmy. Wracamy do Greydołka. Zawsze te rzeczy, no mimo iż są nieprzydatne, to lepiej mieć w jednym miejscu, żeby nawet wpaść, wypaść. I szluz. I szluz. Potem się rozgrzebywać, szukać. Też pewnie i tak tu jeszcze na pewno raz będziemy. Bo wierzę, że jak zrobimy to paliwo atomowe, rakietowe, nie wiem jakie tam jest paliwo. To pewnie tu się zapali światło, w ogóle fajnie, mikrochip. Bardzo mi się to podoba. Zapali się tutaj na pewno światło. Być może już wtedy będziemy mieć nawet tlen, więc nie będziemy musieli się spieszyć tutaj z tym wszystkim. Będzie tak fajnie, nie? Właśnie ten P2 chip. Mamy go do zrobienia, ale nie mamy surowców na niego. Mamy do zrobienia, ale nie ma surki. A tu już nic nie widzę, to pięterko, no jeszcze tu właśnie. Jednak jeszcze widzę. Szczątki techniczne, cały czas te szczątki techniczne. Cały czas wołają mnie i wołają i wołają i wołają. Nie mogę po prostu. Jak to mnie woła? Jak to mnie woła? Dobra, kolejne. Kichał, będę kichał, fuck. Może nie. Może tak. Dobra, schemat. Zróbmy to i tak to już raz i krzem to luz. Zawsze jeden slot już mniej. Mikrochip dekonstrukcja P3. No widzicie jak ładnie. Jak myślał o dekonstrukcji, od razu dekonstrukcja P3. Tylko troszeczkę mnie niepokoi ilość naszej wody, którą posiadamy.
Nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego, ale wolę o tym na razie nie myśleć. Wierzę, że gdzieś jeszcze tą wodę znajdziemy. No to są szczątki techniczne. Miałem sobie tą myszkę cofnąć, co nie cofnąłem. Dobra, tutaj byliśmy. Tu już wzięliśmy co trzeba. Tutaj też chyba byliśmy. I nie przeszliśmy chyba przez te wrota. Czy byliśmy? No wygląda jakbyśmy byli. To jest ciemno jak w dupie i to dosłownie. Znaczy nie to, żebym w dupie kiedyś był, ale... Znaczy nie, no w dupie byłem nie raz. W sensie w czarnej dupie. Nie, YouTube mi ściągnie ten film. Nie, no to chyba wszystko stąd. No a to by wychodziło. No to powiem wam osobiście, że jak na taki duży statek, to tego lutu było, no... Wierzę, że tak naprawdę tego lutu mogłoby być więcej z tego powodu, iż... Gdy zapalimy światło, to pewnie ten lut się zwiększy. Tyk. To jeszcze jakieś? No nie, nie ma. Tak chyba zrobiłem overkilla, co? Chyba zrobiłem overkilla i tak. No nie bym mógł zrobić jeszcze jeden, bo cały czas mi opie stamtąd. Ale przynajmniej teraz nie mam już irydu żadnego i tyle. I śluz, spoko, elegancko. Podoba mi się to. No zabieram na pewno to. Aluminium też się przyda. Jedyne, czego bym nie brał, to pewnie żelaza. Szlank co 50 to jest mało. Nawóz P2-eczka. No dobra, no to myślę, że jeszcze wezmę nawóz i tyle. I gitara, dobra. Deszczyk sobie ładnie też pada. Tylko widzę, że wody mamy już nie za dużo. Mam nadzieję, że się wyrobimy jeszcze tutaj do uranu. Postawię z jedną kopalnię i zobaczymy, czy to się będzie wydobywać. To też jeszcze niekoniecznie się będzie wydobywać. Kolejny uran. Shit. No i weź tu człowieku coś weź. Weź tu człowieku coś weź. Irydu widzę, że to jest od groma. Fajny biom. Fajny biom, tylko potrzeba nam tutaj teleportacji, bo jednak dużo w tej chwili tracimy na same doloty tutaj i odloty. O! Kolejna miejscóweczka. Tu nas nawet chyba nie było. Ja sobie tutaj zrobię sygnalizatorek. I zrobimy sobie go czerwony. Niech taki będzie. Mamy zielony, nie mamy jeszcze naszego tego sygnalizatora pierwotnego, który tam był. Ale myślę, że do bazy dolecimy bez problemu. I teraz nie mamy zbytnio wody i tak miejsca nie mamy, więc na razie tam nie wchodzę, no bo nie widzę największego sensu. Z pewnością będę chciał jeszcze odwiedzić jaskinię z osmem. Tego nam również brakuje. Mogę to dostawić. Nie wiem, czy naprawdę nie będzie tutaj dosyć takiej walki z czasem. Tylko pięknie, ładnie. Ja niby, no tam trochę tej wody jeszcze mam, ale to nie jest dużo. Tej wody nie jest dużo. Dobrze, że pamiętam mniej więcej, gdzie się szło tutaj. Ja się tam musimy iść. Więc nie powinno mi to zrobić większego problemu, żeby wrócić do bazy. No właśnie, tylko jak to postawię, to walnie prąd. O tym właśnie mówię. Zasobnik jest nul. Nie wiem, czy przypadkiem nie musimy mieć jednak tego ekstraktora rudy P2.
jak czy do osmu, czy do innych takich bardziej istotnych rzeczy, kurwa, niski poziom mocy. Myślałem, że nie, krytyczny poziom nawodnienia, ale jeszcze nie. Jeszcze być może zdążę. Tlenu też jest nie za wiele. Ale no, na tlen nie ma problemu, mamy te kapsułki tlenowe. No ale powiem osobiście, że kurde, tak na ryzyku. Niski poziom tlenu. To luzik. Naprawdę, to się nie martwcie tym, że jest krytyczny poziom tlenu, bo te kapsułki mamy. Nawet jak coś, to pyk. Jest. Nadal martwcie się bardziej o wodę. Woda jest jednak dosyć bardziej istotna. Bo jej nie mamy przy sobie. Bo jej nie mamy. Więc tak, następna wizyta moja, która będzie... Oprócz tego, że zrobimy sobie oczywiście zaraz elektrownię, to będzie w tamtych miejscach. Tam jest jaskinia, wchodzimy sobie na lewą stronę i dostaniemy się do osmu. Dobra, woda, wodzianka, dziękuję. Wszystko jest, więc tak. Wybuchowy proch. Właśnie, bo ja jeszcze wam nie pokazałem czegoś. Tutaj zrobiłem sobie ten, to piękne laboratorium, które jest. Siarka, iryt. Więc już możemy robić bez problemu reaktory jądrowe, tylko nie mamy prętu uranowego. Co też nie jest problemem. Wystarczy rozwalić sobie jedną elektrownię i mamy kolejny pręt uranowy, tylko nie mamy miejsca. I rozrobi jebnik? Kurwa. Mogłoby być inaczej? Widzę, że nic nie spadło do środka. Chyba nie. Dobra, kolejna. Kolejny reaktorek jądrowy. Dobra. No i wróciło nam to zielonko. Tylko no mówię, nie mamy całkowicie jak nawet dalej kontynuować prac. 56 kW, a tu jest 300, 331. Jest różnica. Myślę, że moglibyśmy też tych rakiet trochę powysłać, bo mamy tych rakiet sporo. Mamy również dużo, naprawdę dużo krzemu i reszty. No bo iryt wiemy już gdzie zdobywać, nie? Iryt nie jest problemem. Iryt tam też się wydobywa w małych ilościach, ale my nie mamy stricte w tej chwili... uranu. Z irydem. Ja potrzebuję z kobaltem. Tak? Na to by wychodziło. Tylko tutaj wytwarzana premia do ciepła, wolałbym do ciśnienia, bo ciśnienie nam chyba właśnie daje... Daje nam P2. Zobaczymy sobie. Nie daje P2. 364. To byłoby do zrobienia. To byłoby do zrobienia, kochani. No to już mamy w paskalach. Już nie są milipaskale, tylko mega. Znaczy, zwykłe paskale. Zwykłe paskale. No ale dobra, generator fuzji jądrowej. Tutaj widzę, że lepsza energia dzięki temu by nam tutaj wpadła. Fajna. Tu trzeba patrzeć P4-63 PPB. To też spoko. Ekran informacji orbitalnej. To też luz, no ale my chcemy ten pręt nadstopu stricte. Pręcik nadstopu. No ale dobra. Niech będzie to. Wysyłamy tych rakiet. Ile rozpuszcza to pragnie? Trochę nam rakiety pojebało. Żeby nie było, szalejące rakiety. Ziu, ziu, ziu. Ziu. Dobra, śmiechowo. Myślę, że tyle wystarczy. Ja idę robić dalej. Bo boję się, że teraz mnie coś pierdyknie. Przez rakieta leci. Dobra, ale tak. Z racji tego, że jesteśmy tu blisko, jeszcze mamy jedzonko. Sobie jeszcze jedno jedzonko wezmę tak na wszelki wypadek. Na wszelki po prostu wypadek. Dokończmy przy okazji sobie tą ścieżkę wokół bazy.
Gdzie ona jest, gdzie jej nie ma. Też się przyda ładnie. Nawet będzie trochę dłuższa ta ścieżka. Dobra. Pyłka nam powinno troszeczkę teraz przyrosnąć. Raz, dwa, trzy. Widzę, że już tego żelaza mamy sporo, nie? To jeszcze nie jest taka ilość, gdzie my to pewnie skończymy, ale... Już się nie martwię, że zabraknie mi tam na coś, bo wiem, że mamy tam od cholery jeszcze w tych ekstraktorach rudy i że naprawdę się nie muszę bać o to. No i żelazo się skończyło. Widzę, że lecą kolejne. Lecą kolejne. To żelazo widzę, że cały czas jest wybrakowane dla nas. No i widać, że magnez już jest max. Magnezik jest już max, dlatego ja tego magnezu już też nie zamierzam zbytnio tutaj zbierać. To jest surowiec dla mnie zbędny w tej chwili. Ja sobie mogę go już poklikać, ale on nic mi już nie da. Dlatego mówię, ta modyfikacja jest naprawdę świetna, bo no nie wiem, czy to cheat, to bardziej moim zdaniem przynajmniej jest po prostu oszczędzanie własnego czasu. Bo nie musimy tego tak, wiecie, cały czas zbierać, tylko pyk, pyk i do skrzynki, pyk, pyk i do skrzynki. Nawet za chwilę będziemy wiedzieć dokładnie, którego surowca masz na to. Pewno magnezu, ten magnez to jest taki, widzę, że to już naprawdę max. Ten też. Tem również, więc myślę, że to jest czas w ogóle, żeby zrobić przy okazji niszczareczkę. Potrzebujemy wybuchowego prochu i osłu, czyli jeszcze sobie nie zrobimy niestety. Jeszcze to nie jest ta pora. Ale ten magnes, ile możemy posadzić? Dobra. Pik, pik. Tu w UI się nie da. Przemulca za dużo. Nie wiem, czy ja mam go już wyrzucać? Czy zrobić skrzynkę kolejną? Naprawdę nie wiem. No to by wychodziło, że już jest max. Dobra. Lenior jest. Teraz będę musiał chyba zejść do wody po ten uran. Nadal liczę, że on jednak nie znika. Naprawdę bardzo liczę na to, że on jednak nie znika. O. To jeszcze nie. To jeszcze nie na mnie. Wiem, że robię jebnik. Wiem, nie musi mi tego mówić. Okej. Okay. Tu też się ładnie zasterowało, fajnie. To możemy sobie zostawić, jedzenie sobie we... Kurwa. Już? Mało. A jeszcze ani jednego uranu nie widziałem. Oj, widzę nawet. Kątem oka. Też oko nie ma kątów, ale... Ma kąciki, ale nie kąty. Dobra, jednak lecą jeszcze. To nie jest koniec, spokojnie. Zbieramy dalej uran. Boczkiem ładnie to robi, to widać. Tam jest uran, no tu. Boję się, że zaraz dostanę, kurde, tym meteorem. A? Wszystko błyszczy na zielono. Zbieramy uran pod wodą. Pod wodą uran, piękny. Wielka orkiestra będzie miała czym handlować z Czeczenami. W
To już na zielono świeci, kurde. Wody? Nie mam wody. Nie mam wody. Zbieramy. No to jakoś mało tego uranu to jest. Jestem w złe miejsce wpadłem? Jest to główne. A tu jest jeszcze uran. Mamy to. No i to są ilości uranowe. To są ilości uranowe. Nawet tu skrzynka jeszcze została, ciekawe. To będzie kiedyś wydobyć stąd. W pół zakopane niby. Cały czas nawala. Jeszcze tu gdzieś widziałem delikatną smugę. Tam jest... Dobra, trzeba w końcu w ogóle zrobić tutaj sobie zaawansowany warsztat, bo ja go jeszcze tu nie mam. Zróbmy sobie jak najwięcej pałek uranowych. Kiedy dobrych pałek też możemy sobie porobić. I teraz przydałoby się zrobić wybuchowy proch, ale czy my możemy zrobić wybuchowy proch? Nie wiem, czy ja mam w ogóle siarkę. No właśnie, jedną mam. Tym razem będę chciał inwestować w ciśnienie. Blisko. Dobra, wody mi dajcie. Wody mi brakuje non stop. Depozyt. Renty redowe tak, ale uranowe już nie. Nie wiem nawet gdzie je mam wsadzić. Bo tam jak ładnie obrodziło. No, tego naprawdę jest teraz uranu, to się zrobiło dużo. Lecą kolejne. Trochę chyba zaspamowałem, trochę, wiecie? Trochę chyba tak. Jestem takim cholernym zbieraczem, że mi jest aż wręcz przykro, jak ja zostawiam sobie niektóre rzeczy. Mnie serce boli. Mnie serce boli, jak zostałem jakikolwiek przedmiot. To jest skrzynia. W sumie dobrze, że tutaj nawet sobie siedzę, bo widzę, że te nasze meteory, one mają taki fajny punkt dolatywania. Jeżeli my sobie tutaj siedzimy, to one spadają bardziej tam. Na płaskim terenie poza wodą. Jeżeli siedzielibyśmy tam, to mogłyby spadać tutaj. Coś za... Chyba moja teoria właśnie okazała się gówno prawdą. Dobra, moja teoria była fałszywa. Nieważne. Nie było tematu. Przykro. Gra mnie w bambuku zrobiła, ale naprawdę, to mi się wydaje przynajmniej, że bardziej po tym miejscu teraz ląduję. Tu jest uran. Dobra. Widzę, że tu zaczynają te kamyczki powoli się rozwalać. I ten uran jest coraz bardziej widoczny. Ale zobaczcie, ile my go mamy. Zarobiście. Ja mogę na przykład zrobić sobie tutaj gdzieś zaawansowaną. Nie mogę pewnie, co? Musiałbym sobie zrobić na początku fundament. A najlepiej to w ogóle kapsułę mieszkalną i dopiero wtedy cokolwiek mógłbym zrobić. Potem sobie kraftował na miejscu te pałki i bym się nie bawił w ogóle w to. Zobaczymy. Spróbujemy sobie zaraz zrobić to na fundamencie. Na fundamencie jeszcze nawet by się to opłacało porobić. Ale poza fundamentem już nie. Dobra. Hop. Nie, musi być kapsułka. Musi być kapsułka niestety mieszkalna. I chyba już się pozbyliśmy opadów meteorytów. Dobra. Kolejne się ładnie zestakowały.
Skoro już nic nie pada, to możemy sobie zobaczyć, czy przy okazji gdzieś tutaj jeszcze nie upadły żadne meteoryty, no oprócz góry. To akurat widzę. Kątem oka sobie to przeskanować, ale chyba naprawdę nie. Zabieramy z góry stąd i idziemy na dalszy kraniec mapy. 40 minut, a ja jeszcze chciałem iść po 8. Wiem, że nie zdążę. W ogóle się gra gdzieś zbugowała. A, jednak jest tu jeszcze uran. I skaner by się przydał. Naprawdę nienawidzę zostawiać takich rzeczy. Nic. No nic. Można iść? No chyba tak. A jeszcze tu jest. No i tam jest, kurde, no mówię, no nie można tak, no. Chciał czy nie chciał, zbierać trzeba. No ta woda jest dosyć problematyczna. Nie wiem, czy nie lepiej w ogóle zrobić gdzieś na przykład rakietnicy na polu i tam czekać sobie. Aż to wszystko pierdyknie. I dopiero wtedy zbierać, gdzieś na polu, takim wiecie, prostym. Bez żadnych górek, bez wody. Takie o, po prostu. Dobra. To mi teraz naprawdę sporo tego pozostaje. Sporo mi tego pozostaje. Weź sobie bakoranka. Weź sobie wodę. No i idziemy do głównego miejsca zrzutowego, że tak powiem. Tu w wodzie już nic nie ma, nie widzę. Za to tu już jest inna impreza. Tu już jest inna imprezka. Uranu jest wszędzie. Obrosło jak grzyby po deszczu. Obrosło jak grzyby po deszczu. Moim zdaniem, twórcy, jeżeli wy jakimś cudem to oglądacie, to wątpię, ale no to już wiele przypadków było, że naprawdę się pomyliłem w takich aspektach. To niech te skały po prostu szybciej nam się dematerializują, bo one nie są żadnym utrudnieniem. Przynajmniej moim zdaniem one nie są utrudnieniem, ale bardziej irytują. To są takie irytujące rzeczy, bym powiedział. Więc więcej contentu quality of life, który nam pomaga, a nie przeszkadza. Dobra. U, o, jeszcze na górze się ukryło. Ale tak powiem wam osobiście, że tutaj mało tego jest. Dużo tego uranu nie ma. Wydawało mi się, że więcej tutaj walnęło, ale nie. Ale jednak nie. Ekwipunek pełny. Nie szkodzi, bakłażan. Kurwa, dobra, jednak tego jest więcej. Jednak tego jest więcej. Pomyliłem się. Na razie zostawmy. Jednak trochę tego obrudziło dalej. Jego bym się nie spodziewał. Muszę mi to dać. I to znów woda? Wolałbym nie. Wolałbym bardzo nie. Czemu to na aluminium poleciało? To jest od zarąbania. Kolejne? Co tam jest? Jakieś dziwne skały na księżycu? On się tutaj uran wziął? Ja go już naprawdę nie wiem, czy on przeleciał przez swoje skinie? Kurde, blaszka, jestem czaszka. Jak on teraz energii zabraknie, to naprawdę będę w kropce. Totalnie będę w kropce. I znów pewnie tutaj dużo jest za to, tego całego uranu. Nie? O dziwo nie. Uuu. Ale bym się oszukał. Ale bym się oszukał. Już trochę miejsca zostało niby, ale... Nie za dużo. Tu? No tutaj już za to uranu sporo jest.
Czyli full miejscowość o 4. 1, 2, 3, 4. Jak ekwipunek pełen. Więc pewnie, moi drodzy, ale my tutaj sobie już zakończymy. Ale w następnym odcinku na pewno pójdziemy po 8. Na pewno pójdziemy sprawdzić, czy nasze tutaj, nasze złoże uranu, czy ono w ogóle działa, bo jak nie działa, no to wiadomo, trzeba to pieprzyć, zrobić aluminium, robić stópki i bawimy się już stricte w ciśnienie. Będę się naprawdę jak najszybciej to ciśnienie odblokować sobie, więc następny odcinek to będzie tworzenie wiertnic P4 i pewnie w końcu dekonstrukcji P2. Już nie pamiętam, co tej dekonstrukcji było trzeba, ale zrobić trzeba. Zrobić trzeba, bo naprawdę już chcę zobaczyć, co to daje. Wraków trochę mamy, więc tym bardziej można się trochę pobawić. To miejsce jest, jest. Naprawdę, tego uranu to już zajebania spadło. Wiem, że tych rakiet tam potworzyłem sporo, ale nie sądziłem, że aż tyle tego będzie. Teraz już uranu nie będę potrzebował, nie wiadomo przez ile gry. Ja też się znów poszukam, co? Pewnie tak. No i myślę, że również odwiedzimy w następnym odcinku ten czerwony punkt, który sobie zobaczyłem po drodze, jak wróciliśmy od uranu. Bo tam myślę, że też możemy coś znaleźć. Ciekawe co. Ciekawe co. Dobra, moi drodzy, ja sobie już to ogarnę sam. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my po prostu się widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się raz jeszcze. Chyba nie wezmę tego, kurde. Chyba tego nie wezmę. Dobra, może jak to się samo zniszczy, to taki dostęp będzie. Dobra, trzymajcie się. Jeszcze się musiałem zająknąć, kurde. No i co? Hej, hej.